Dzisiejszym gościem EUKS TV jest Kadeczurfu Ebenezer Ibetorti, z którym porozmawiamy m.in. o przygotowaniach do meczu z Zagłębiem Sosnowiec. Najpierw jednak musimy zacząć od pytania, które najczęściej chyba ostatnio jest zadawane przy okazji Łódzkiego Klubu Sportowego. Jak zdrowie? Jestem bardzo zdrowy, bez kontuzji, wszystko ok. A jak samopoczucie po dwóch ostatnich meczach? W ostatnich meczach to mogę powiedzieć, że w tym meczu właśnie teraz co graliśmy, to myślę, że dobrze wyglądaliśmy na boisku. Chemia z drużyną też było bardzo, bardzo fajnie. I myślę, że idziemy do przodu cały czas. To jest najważniejsze. W zeszłym sezonie w lidze pojawiałeś się tylko na końcówki spotkań. Teraz masz już za sobą 4 występy, w tym 2 od pierwszej minuty. Czujesz, że trenerzy mają do ciebie coraz większe zaufanie? Tak, tak. Czuję, że oni mnie coraz bardziej mają zaufania i po prostu myślę, że pokażę wszystkim, co mogę zrobić na boisku. Czy była duża trema, kiedy wybierałeś po raz pierwszy jako zawodnik tej wyjściowej jedenastki tutaj na Stadionie Króla, kiedy słyszałeś hymn grany przed meczem, kiedy miałeś okazję poznać całą tą otoczkę, która towarzyszy spotkaniu ligowemu? Oczywiście, tak było dla mnie niespodzianka, oczywiście, ale muszę po prostu do tego przyzwyczaić na razie, ale myślę, że idzie w dobrą stronę. Na ile w odgrywaniu coraz większej roli w drużynie Łódzkiego Klubu Sportowego pomogło ci uzyskanie w końcu polskiego obywatelstwa? To mi bardzo dużo pomogło. Teraz dostaję więcej szansy, żeby grać jako młodzieżowiec niż wcześniej, bo się zrywalizowałem z starszymi zawodnikami. Wracając do zmagań pucharowych, ty chyba bardzo lubisz tego rodzaju wyzwania, bo w zeszłym roku dobra zmiana w końcówce meczu ze Śląskiem, tego pamiętnego meczu zakończonego zwycięstwem, tutaj też po rzutach karnych, potem występ od pierwszej minuty w Janikowie, uwieńczony bramką otwierającą wynik, no i teraz mecz z Krakowią, którego ukoronowaniem był rzut karny, pewnie wyegzekwowany przez ciebie. Te pucharowe emocje dodatkowo cię mobilizują? Oczywiście. I nie, przez takich meczach to cały czas czuję się bardziej pewnie i jak wychodzę na mecz, to cały czas mam w pamięci, że mogę dużo pomagać drużynom i po prostu to mi tak zbuduje, tak jakby. Już ponad rok minął, odkąd trafiłeś do EUKS-u ze Stoli Varsovia. Jak przez ten czas zmieniłeś się jako zawodnik? W jakim elemencie poczyniłeś największe postępy? Tak, rok minął i mogę powiedzieć, że oczywiście jestem totalnie inny zawodnik niż byłem, jak tutaj przyszedłem pierwszy raz. Dużo się nauczyłem tutaj. I oczywiście ja dalej się uczę, ale no, dużo się zmieniło, bo teraz gram dla drużyny, a wcześniej to było tak, że po prostu lubiłem sam się kiwać i tak dalej, ale teraz to jest inna gra. Oczywiście i po prostu trzeba tak jakby zmienić swój styl dla drużyny. A gdzie w ustawieniu preferowanym ostatnio przez EUKS najlepiej czujesz się na boisku? Czujesz się najlepiej na lewą stronę albo na prawą stronę. Dla mnie to nie ma różnicy dla mnie po prostu, tak. Możliwość gry u boku znakomicie wyszkolonych technicznie kolegów, których nie brakuje w drugiej linii Łódzkiego Klubu Sportowego.
jeszcze bardziej przyspiesza tą twoją piłkarską edukację? Oczywiście, oczywiście. Cały czas rośnie. Dużo się nauczyłem od zawodników. Nawet tych zawodników, które grają na obronie, bo też dużo musiałem popracować w obronie teraz. Tak, ale oni mnie bardzo dużo pomagają. Ostatnio nawet w meczach z Sandecji Ricardinho cały czas mnie pomagał. Odpowiadał cały czas, powiedział, co mam zrobić, jak mam zrobić. I myślę, że to pomaga mnie i całą drużynę. Kibice i dziennikarze chwalą cię za ostatnie występy, ale pewnie te pozytywne opinie przydałoby się podeprzeć konkretami w postaci goli i asyst. Ja myślę, że to jest kwestia czasu i niedługo będzie rezultaty. Tak. Czy twoja rodzina w Nigerii cały czas śledzi twoje poczynania w biało-czerwono-białych barwach? Czy mimo tych kilku tysięcy kilometrów, które was dzielą, czujesz ich wsparcie? Oczywiście, oczywiście, cały czas. Przed meczem rozmawiam z moją rodzicą, siostrami i oni mnie bardzo motywują przed meczem i po meczu. Też z nimi pogadam sobie i tak, oni są cały czas ze mną i nie mogę doczekać, aż oni tutaj będą na stadionie. Teraz przed UKS-em mecz z Zagłębiem Sosnowiec, mecz, w którym UKS będzie zdecydowanym faworytem, ale Zagłębie udowodniło niedawno, że potrafi sprawiać niespodzianki, urwało punkty liderującej koronie. Czego zatem możemy spodziewać się po tym rywalu w piątkowy wieczór? No, myślę, że możemy się spodziewać, że oni będą oczywiście mocni w obronie i oni na pewno będą wykorzystać każde akcja albo każdy błąd, co my będziemy popełnić, ale jesteśmy przygotowani i będziemy przygotowani na Zagłębie Sosnowiec. No to na koniec jeszcze poprosimy ciebie o kilka zdań do kibiców. W piątkowy wieczór koniecznie trzeba pojawić się tutaj na widowni, na Stadionie Króla, bo potrzebujemy wasze wsparcia na boisko i tutaj po prostu będzie ogień i mam nadzieję, że będziemy tutaj się cieszyć tak jak ostatni mecz.